Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami trochę inny materiał niż wrażenia czy reczka jakiejś gry. Są, moi drodzy, takie tytuły, które mocno kocham, które wydają mi się być najlepsze w swoim gatunku. Proste pytanie, jakie mamy 10 powodów, dlaczego gra nazwana Path of Exile jest po prostu... Zajebista. Grając w całą masę gier z gatunku hack and slash, to akurat PoE Zasało mnie najmocniej. Grało się w trzy części Diablo w Sacred, w Revenant w Van Helsing, Grim Dawn, Titan Quest, Victor Van, Avencasta, Dungeon Siege. Wszystkie te serie, produkcje są bardzo dobre, starsze, nowsze, klasyczne. Jednak mechanicznie Najciekawiej wypada tu moim zdaniem Path of Exile, bo zmieszano to co hack and Slash powinien po prostu mieć z tym co powinno się... co powinno uczynić go po prostu nieśmiertelnym. Przed Wami 10 powodów dlaczego warto ten tytuł ogarnąć, warto w niego po prostu zagrać. Materiał wrzucony jest 1 grudnia, a 2 grudnia rusza nowa liga. Jeżeli ktoś grał na przykład w Diablo, to jest to tak jakby nowy sezon czy powiedzmy nowy ladder. Jeżeli szukacie miejsca do pogadania też o grze, pogrania z innymi czy... Popytania, co i jak w tej produkcji, to wpadajcie na broda tego Discorda, czyli taki miks troszeczkę TeamSpeak'a z czatami. No cóż, zaczynamy. 1. Free to play Czy, aby na pewno takie free to play, czy może są tu jakieś pay to winy albo powolne zmuszanie gracza do wyciągnięcia portfela? Większość gier z tego gatunku jest w modelu Buy to play, czyli kup by grać. Path of Exile każdy z was może przetestować sobie za darmo, pobierając grę po prostu przez Steam'a. O tym, czy faktycznie jest free to play świadczą najzwyczajniej w oceny ludzi. <grafy> Graczy. To co mówią ludzie, którzy w ten tytuł po prostu grali, postanowili go też na Steam'ie ocenić. Ostatnie na Steam'ie to przytłaczająco pozytywne. Ciężko znaleźć inną grę free to play, gdzie 97% z ostatnich 3600 ocen to pozytywne, przerażające, prawda? Otóż nie ma tutaj konta premium, nie ma tu boostów do expa, nie ma abonamentu, nie ma itemków premium. Jedyne co możemy zakupić to dodatki wizualne, inne animacje, skille, małe chodzące za nami pety, specjalne aury, inne wyglądy portali. Po prostu ubajerzenie naszej postaci lub naszego konta. To co faktycznie można tutaj... Lekko odebrać, jako delikatne ułatwienie, to możliwość kupienia dodatkowych zakładek do skrzynki, czy różnych kolorowych zakładek, które i tak w połączeniu z ilością postaci, jakie możemy zrobić tutaj, jest ta skrzynka po prostu jakby bardzo duża. Z każdą nową ligą są też nowe itemy wizualne, które w małej ilości kosztują tam 10 euro, w większej ilości kosztują 50 euro, a wszystkie na przykład kosztują 100 euro. Ale to nie ma na nic wpływu, nie ma w ogóle wpływu na grę. 2. Niewielkie wymagania sprzętowe. Teoretycznie grę można odpalić na starym laptopie. Ja odpaliłem ten tytuł na laptopie sprzed około 5 lat. Leciwa dwórdzeniówka, karta z 1 giga na pokładzie. Nie pamiętam, czy 2 czy 4 giga RAMu. No lekki złomek, tak? Nawet laptop, nie stacjonarka. Bez większych problemów dało się grać w ten tytuł. Czemu mówię teoretycznie? Bo Path of Exile to gra. Dziwna. Tytuł, który potrafi przymulić nawet na bardzo silnym komputerze, kiedy gramy w pełnym party, w pełnej drużynie i wszyscy nawalają swoimi skillami ile wlezie. Wraz z aktualizacją 2.5, która pojawić się ma na początku grudnia 2016 roku, mamy mieć oficjalnie klient 64-bitowy oraz wersję DX11, która ma nam zagwarantować dużo wyższą płynność gry, mniejsze spadki klatek w mocnej rozwałce oraz powiedzmy lepiej dopasowane, jakby wymagania sprzętowe do tego jaki mamy sprzęt pod klapą. 3. Bardzo fair podejście deweloperów. Studio Grinding Gear Games, taka troszeczkę trudna nazwa, to zaledwie malutka ekipa, która praktycznie zajmuje się... jedynie Path of Exile. Nie jest to wielki koncern, który musi utrzymać kilkanaście różnych produkcji, nie jest to firma robiąca co rok jakąś nową część swojej serii, to grupa... Bardzo mocnych zapaleńców, która postawiła sobie za cel zrobienie świetnego hackerslesza. I idzie im to po prostu wybitnie dobrze. Dodawane mikropłatności do gry utrzymują produkcję, z... po prostu są zrobione bardzo fair. Wszystkie plany, patche, pomysły na nowości w grze, czy też nawet mikropłatności jakie mają zostać wprowadzone do gry, można po prostu komentować na forum gry, napisać czy Wam się to podoba, czy nie, co byście zmienili. I często deweloperzy odpisują różnym totalnie randomowym osobom. Raz miałem, przyznam się, problem z mikropłatnością w tej grze, bo nie doliczyło mi obniżki czyli powiedzmy kupiłem przedmiot za 100, kiedy był za 75 walutki premium. Zgłosiłem się do supportu. Kilka godzin i było po problemie. Twórcy tej produkcji chyba po prostu ciężko jest im coś zarzucić, jeżeli chodzi o to w jaki sposób tworzą swoją grę. Może nie licząc tego, że ja osobiście chciałbym by było tutaj troszeczkę więcej aktów, by były trochę bardziej rozbudowane, to tak poza tym, praktycznie twórcom tej gry no nie można zarzucić jakichś złych rzeczy czy powiedzmy działaniu działania przeciwko swoim fanom, swoim graczom. 4. Drzewko perków. Pewnie część z was, jeżeli nie graliście nigdy w Poe, powie tutaj Łoja pierwiastkuje, jakie to jest wielkie. Na pewno tego nie ogarnę, na pewno będzie to trudne w zrozumieniu, na pewno ciężko tutaj pojąć o co chodzi. Nie, nie, naprawdę nie. To wielkie drzewko jest banalne, bo to zaledwie perki, dodatki do atrybutów, to tylko plus, x czegoś do czegoś. Każda z postaci w grze zaczyna w innym miejscu tego drzewka i z jej punktu startowego wychodzą odpowiednie drogi. Na przykład wybierając czarodziejkę mamy blisko pola dodające inteligencję, siłę czarów, szybkość ich rzucania i tak dalej, ale to właśnie ta dowolność rozwoju tego drzewka sprawia, że Poe jest takie piękne. Wraz z poziomami oraz niektórymi zadaniami w grze otrzymujemy punkty do rozwoju tego drzewka. Sami decydujemy jakie ścieżki chcemy wybrać brać. Jedne pola to na przykład proste plus 10 do inteligencji, inne dają na przykład plus 5 szansy na krytyka, jeszcze inne dają więcej bonusów, a wielkie złote kule gdzieś tam na krańcach tego drzewka zmieniają całą mechanikę postaci o konkretną rzecz, więc jest to naprawdę banalnie proste. Po prostu patrzymy co jaki perk daje, gdzie są jakie perki na tym drzewku i kierujemy się hmm, powiedzmy rozwijając naszą postać w kierunku tych konkretnych perków. Oczywiście możemy też zajrzeć do sieci i Zobaczyć konkretne, tak zwane buildy, czyli gotowe, jakby kreacje, czy powiedzmy, systemy tego, jak naszą postać powinniśmy budować. Bardzo prosta sprawa, prawda? 5. Umiejętności aka skille. Poe, jako hack and slash, jest piękny pod tym względem, że do niczego nas nie zmusza. Wybór klasy postaci to tak naprawdę jedynie miejsce, w którym zaczynamy we wspomnianym drzewku. Chcecie mieć, nie wiem, czarodziejkę ze skillami na łuk i walczącą łukiem? Nie ma problemu. Chcecie mieć skrytobójcę, który wali z magicznych różdżak fireballami? Proszę bardzo. Możecie grać sobie, nie wiem, czarodziejkom z toborem dwuręcznym, jeżeli wam to pasuje. Postacie w PoE nie mają umiejętności. Tak, moi drodzy, teoretycznie postacie w tej grze, w tym hack'n'slashu, nie mają umiejętności, oczywiście czysto teoretycznie. Wielki, barczysty koks może wzywać sobie miniony z otchłani, jak to najczęściej czarodziejka robi, a czarodziejka może nawalać sztyletami, jeżeli jej to odpowiada. Nie ma takiej schematyczności postaci, jak je, jaką mamy w Diablo czy w innych grach. Tutaj skille są kamieniami, które umieszczamy w gniazdach, w przedmiotach, są podzielone na trzy kolory, zielone w zależności od zręczności, Niebieskie zależne od inteligencji oraz czerwone zależne od siły. Je umieszczamy w odpowiednio kolorowych gniazdach w przedmiotach. Do tego bywają kamienie i gniazda też białe. Jak działają zatem te skile? Otóż przedmioty mogą mieć połączone gniazda, co pozwala na ulepszanie umiejętności innymi kamieniami. Żeby było prościej, dla przykładu, fireball plus kamień powiększający jego wielkość. Plus, kamień zwiększający szybkość rzucania czarów. No i mamy dużego Fireballa, który pędzi dużo szybciej. Dość prosta, ale dająca ogromną ilość kombinacji i możliwości, sprawa, prawda? Oczywiście sami możemy sobie próbować stworzyć jakieś kombinacje tych umiejętności, czyli włożyć swój główny skill do przedmiotu i spróbować go ulepszyć na przykład innymi skillami. Bardzo fajna, bardzo rozbudowana, bardzo przyjemna sprawa. 6. Mapy. Wiele osób powie, no dobra, przejdę grę i co dalej. Czy nie będzie mi się tutaj nudzić? Diablo 3. Swego czasu miało z tym wielki problem, co spowodowało spory odpływ graczy. Cała gra tam bazowała na robieniu po prostu bossów. Więc cóż. Jak to Blizzard? Nie wpadł na nic nowego, oryginalnego, tylko podkopiował sobie pomysł z POE Odnośnie systemu map. W Diablo jest to nazwane szczelinami, tutaj mamy dużo bardziej rozbudowany system. Po przejściu większości stopnia, najwyższego stopnia trudności, nazwanego Merciless, otrzymujemy dostęp do specjalnej maszyny, a w trakcie gry zaczną nam też wypadać kamienie map. To co fajne w tym systemie, to to, że mapy mogą być totalnie różne. Nie tylko w różnych losowych lokacjach, ale też mogą mieć Różny stopień jakości, różne parametry, statystyki, atrybuty jakby. Mogą być magiczne, AK niebieskie, na przykład z dwoma statystykami dodatkowymi, mogą być rzadkie, AK żółte, na przykład z ośmioma, czy brązowe, AK legendarne. Do tego parametry, z jakimi musimy się zmierzyć. Na przykład krątwy nakładane na graczy, wusty dla napotykanych potworów itd. To wszystko widzimy w tej mapie, na przykład teraz widzicie to na ekranie, sami możemy też zmieniać parametry tych map odpowiednimi przedmiotami, czynić je trudniejszymi, ale i bardziej zyskownymi, oczywiście. 7. Otwarty handel. Wiele osób na początku ma problem z wycenieniem sobie przedmiotów, ile one są warte, albo z zakupem ich od innych graczy. Do tego istnieje oczywiście czat wbudowany w grze, gdzie możemy pisać oferty, sprzedaży, kupna, ale przede wszystkim istnieje specjalna platforma Poetrade. Trade. Strona, gdzie możemy wystawić przedmioty albo poszukiwać tych, które nas powiedzmy interesują. Walutą w Poe nie jest złoto albo jakieś pieniądze. Tutaj handluje się głównie tak zwanymi orbami, które mają różną rzadkość i powiedzmy różną cenność i oczywiście użyteczność, bo tutaj w tej grze waluta, czyli te orby, to są różne, również przedmioty, które wykorzystujemy w pewien sposób. Na Poetryte możemy też oczywiście wymieniać walutkę na inną. Na przykład jeżeli mamy wiele orbów Chromatic, szukamy ofert kupna, na przykład iluś tych orbów. Za na przykład jednego Orb of Chaos czy tam Chaos. Patrzymy, że jakiś tam item, który nas interesuje, ktoś chce sprzedać po nie wiem, 3 Orb of Chaos, i już wiemy co mamy zebrać, żeby taki przedmiot kupić. Handel jest po prostu wymienny, co pozwala na osiągnięcie różnych cen, sprzedanie czegoś bardzo drogo komuś, kto się po prostu na przykład nie zna, albo właśnie zarobienie tanim kosztem lepszych Orbów od kogoś, kto ma bardzo dużo cennych orbów, tylko za bardzo nie wie, ile one są warte. Taki system rynku i handlu bardzo mocno Ograniczę też farmerów złota czy, powiedzmy, farmerów waluty, którzy w wielu grach tego typu po prostu niszczą ekonomię. Tutaj ta ekonomia jest w taki sposób zaprojektowana, że tych farmerów jest stosunkowo niewielu. 8. Ciemny, brudny, ufajdany błotem i złem świat. Szczerze powiem, że fabularna strona Path of Exile nie jest tak ciekawa, i ja w sumie za bardzo w niej nie siedziałem. Nie jest za bardzo interesująca. Tak, wątek z produkcji ze stajni Blizzarda, no jeżeli Diablo, no to jest praktycznie każdemu znany, tak. Ale za to kreacja świata w tej grze jest po prostu mega przyjemna. Mamy mocno zmieszane takie klasyczne podejście do rozwałki, do układu, lokacji. Powiedziałbym, że rodem z kultowego Diablo 2, ale jednocześnie mamy szczegółową oprawę graficzną, ładnie wyglądające animacją biedności, wszystko to utrzymane w mrocznym, nielukrowym, nieciasteczkowym, niekolorowym świecie. Odwiedzając lokacje zauważamy, że wszystko jest po prostu mroczne, ciemne, pełne demonów potworów, czerni, zniszczone, jakieś pola bitew, gdzieś gdzie ogień, gdzieś tam wszystko jest rozwalone i tak dalej. Nawet wielkie opływające złotem i marmurem świątynie w tej grze są zrujnowane i po prostu pełne zła, takiego mm, ciemnego, nostalgicznego, może takiego depresyjnego troszeczkę klimatu. Wszystko jest po prostu mroczne. 9. Mechanika mikstur. W większości gier hack and slash mamy dość mało, słabo rozwinięty system poświęcony miksturom. Najczęściej są to po prostu podki do zdrowia i do many. Trochę wyróżniał się tu na przykład Sacred ze swoimi miksturami Mentora, miksturami śmierci nieumarłych i itd. Tak w przypadku PoE. Mamy potki, które odnawiają się poprzez zabijanie potworów w różny sposób. Jedne szybciej się zapełniają, inne na przykład wolniej się zużywają. Nie chodzi tutaj o łapanie tak zwanych czerwonych pól, które pozostają po pokonanych przeciwnikach, tylko po prostu przeciwnicy pokonywani jakby zapełniają nasze miksturki. Do tego kilkanaście różnych rodzajów tych potów, na przykład pod zwiększenie szansy na obrażenia krytyczne, poprawienie odporności na żywioły, zwiększające prędkość biegu i bla bla bla. Jest tego naprawdę cała masa, do tego mikstury legendarne ze specjalnymi parametrami oraz ogólny fakt, że każda potka może być na przykład magiczna. I posiadać różne dodatkowe efekty przy użyciu. Możemy znaleźć mikstury many, które będą zwiększały nam na przykład szanse na zadanie obrażeń krytycznych, czy może będą się regenerować obrażeniami krytycznymi itd. Często to właśnie potiony są ważnym elementem tego, jak nasza postać się zachowuje i jakie ma osiągi w walce. Dzięki temu mamy troszeczkę nie tylko zmuszenie nas jako powiedzmy gracza do robienia sobie konkretnego build czy powiedzmy konkretnego designu naszej postaci, ale również dobierania odpowiednich pod tą postać mikstur. 10. Spora ilość mini zadań. By rozgrywki i przebijanie się przez hordy potworów nie było aż tak nudne w Path of Exile, spotykamy sporo małych, pobocznych zadań. Kiedy robiłem materiał, kończyła się właśnie Liga Essence, w której spotykaliśmy zamrożone bossy dropiące nam specjalne esencje, a rozpoczynała się właśnie Liga Bridge, która opierała się o powstające wyłomy w lokacjach, w których wyłącznie w tym wyłomie jakby walczyliśmy ze specjalnymi potworami. Do tego dochodzą zapomniani mistrzowie ze swoimi zadaniami, przepowiednie mogące dawać nam różnorodne modyfikacje i wydarzenia spotykane na mapach, np. Na specjalnych bossów albo wszyscy przeciwnicy mają jakieś specjalne perki, albo np. spotkamy jakiegoś, jakąś specjalną skrzynkę. No te przepowiednie są naprawdę różne. Zawsze jest coś mniejszego albo większego do roboty na mapach poza zwykłym tłuczeniem mobów. Cóż, jeżeli miałbym powiedzieć po tym wszystkim, czy Puff of Exile ma jakieś wady. Czasami bywają solidne ścinki, spadki, klatek bez wyraźnego powodu, czasami trzeba naprawdę troszeczkę solidnie przygrać, by sporo sobie tej walutki zarobić, coś tam ciekawego kupić, ale fakt, faktem, jak wypadnie nam mocny, legendarny przedmiot, to szczęście i radość mamy na cały dzień. Trochę rakowa społeczność tej gry, naprawdę, kiedy zdarzy się wam grać z kimś, to gra od powiedzmy. Po 20 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, no to powiecie, że gracie od trzech dni, i naprawdę można dostać solidnego raka od takich mega pro-pro-profesjonalistów w tej grze. Mimo wszystko. Macie 10 mocnych powodów, dla których Path of Exile to na razie najzajebistszy hack and slash. Za darmo, z świetnym modelem free-to-play, 40 tysięcy ocen na Steamie, gdzie 94% to oceny pozytywne. Da się zrobić genialną grę free-to-play przez niewielkie, chyba 20-osobowe studio? Jak widać, da się. Nic więcej dodawać tutaj chyba do tego materiału nie trzeba. Tyle.